Hej, Kinga. I Adam. Dzisiaj robimy mazurkę. Będziemy tego potrzebować. Jedną kostkę miękkiego masła. Którą wsadziliśmy tutaj do miski. Cukru pudru. Mhm. Dwóch żółtek. Dwa żółteczka. Od razu wlewaj. No i napękło, ale okej. Dwie łyżeczki kwaśnej śmietany i mąka. Kubek mąki. Dolej, to około dwóch łyżek kwaśnej śmietany. Co to znaczy około? Poczekaj, nie machaj, tak? Jeszcze trochę zostało. Teraz rozmieszaj te rzeczy. Zasnęło. Jestem mikser. Spuść szklaneczkę cukru. Zmieszamy. Jestem mikser. Teraz możesz sypywać mąkę. Babka. Teraz to trzeba wszystko rozmieszać i zagnieść. Mikser. Ostrożnie. Mikser na początku na małych obrotach musi robić. Prawda? Tak, na początku na małych obrotach, żeby właśnie nie wysypało się wszystko. To ciasto mamy zagniecione. Teraz naszą kulę trzeba będzie wsadzić do schłodzenia, do lodówki. Jak już wszystko ciasto będzie dobrze schłodzone, to wtedy przystąpimy do dalszej pracy. Ciasto mamy już schłodzone. A teraz będziemy je rozwałkowywać. Na początku tutaj troszeczkę, weź tutaj tą, damy odrobinę mąki na podsypanie. Ja chcę coś zjeść, bo jestem balonikowy dziurkak. Ciasto będziemy rozwałkowywać na mniej więcej pół centymetra, jakieś 7 mm, pół centymetra grubości. I będziemy wykrajać z niego kształty. My akurat użyjemy foremki do tortów. Więc będziemy mieli takie okrągłe kształty, dwa takie okręgi będziemy potrzebować. Raczej cztery. Zależy ile chcemy na jednego mazurka, dwa. Zaraz wszystko też pokażemy. Bo będziemy robić mazurka takiego przekładanego marmoladą w środku. Żeby jeden był różowy, a drugi zielony. Czekaj, że tu drobinę tu posypię. Tak, dobrze. Ciasto mamy już rozwałkowane, teraz będziemy wykrajać nasze okręgi. Tu chyba na całości się nie uda, będziemy musieli. Czekaj, bo już świecę. Będziemy musieli dwa razy wałkować. Przyciskaj, pomóż mi przyciskać. Możesz lekko właśnie. Uderzaj tak bliżej tutaj. O! Super. Jest teraz. Tylko tu się nie zmieni. Chcę trzymać. I połóż ładnie to tutaj. Połóż, ale nie rzucaj, tylko połóż. Drugi owal mamy też już wycięty. W tej chwili będziemy przygotować obrzeże do góry mazurka. Zrobimy taki po prostu wałeczek. A nie mogę. Tak, ale wiesz, to trzeba właśnie tak rozwałkować, żeby to był taki cienki kawał ciasta, taki długi, żeby zrobić takiego długiego węża. Długiego węża, którego tu naokoło tutaj. Tu przygotowaliśmy taki długi wałek. Teraz będziemy go kłaść naokoło naszego tu obrzeża. Tylko z spodu. Możesz tutaj tak układać. Weź tutaj. Tak, to trzeba go tu połączyć. Poczekaj, tu wiem kawałek, bo nie potrzebujemy aż tyle. Trzeba dać tu połączyć i dlaczego? Rób w ten sposób. To możesz mi tylko zrobić w ten sposób tutaj paluszkami. Przygotować właśnie taki rancik. Mniej więcej w ten sposób mamy przygotowane spody. Teraz trafiają do piekarnika, temperatura około 180 stopni i do ładnego takiego zezłocenia. Tak się prezentuje po upieczeniu mazurek. Tak, mamy już nasze ciasto upieczone. Teraz będziemy przekładać to dżemem, a później na sam wierzch będziemy nakładać lukier. To nakładaj dżem tutaj. Nałożyliśmy już warstwę drzemu równą. Teraz będziemy przykrywać
ciastem. Tak, możesz oblizać łyżkę. Mazurek mamy przyłożony. Teraz będziemy lukrować. Daj łyżkę, dobra, przytrzymaj po uszy, położysz sobie później ten. Ja akurat mam taki gotowy, kolorowy lukier. To jest akurat naturalne są barwniki, bo jest akurat ekstrakt z czarnej marchwi i hibiskusa jako barwnik. Tak, my zrobimy zielone. Tak. Na początku zrobimy z jednego. Tak, to na ten woreczek trzeba dolać około 2 łyżek gorącej wody. Na początku zużyjemy jednego, zobaczymy, czy będziemy używać 2 woreczki. Tak, 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 wsyp tutaj. Ej, nie ostrożnie, żeby nie wysypać na zewnątrz. Wszystko do środka. Musimy wysypać aromat do tego. Bo to jest cukier przede wszystkim. Dobra, to już mamy wymieszane. Lukier mamy już wymieszany, zalejemy, zobaczymy, czy wystarczy tego luku. To ty wlewaj może. Dzięki. Kubek weź kubek, Dziękuję. I przelewaj całość. Później też jak ten lukier zastygnie, warto to udekorować. Udekorujesz później, jak to zastygnie? Ja namaluję króliczkę wielkanocnego na zielonym, a na różowym wazie. Super. I tak się prezentuje nasz mazurek. Tylko trzeba będzie jeszcze udekorować. To jest dość łatwe do przygotowania, jak widzieliście. Tobie się podobało przygotowanie czegoś takiego? Tak! Polecasz robienie czegoś takiego na święta samemu? Tak! Tak, widzicie, Kinga tutaj poleca przygotowanie czegoś takiego, więc warto coś takiego zrobić przed świętami, tym bardziej jeszcze jest tydzień do świąt. Tak samo w tej chwili warto też, jak ktoś... A nie podjadamy. Jeśli ktoś ogląda to właśnie na tydzień przed świętami, to akurat teraz jest czas, żeby zasiać rzeżuchę, żeby to zdążyło wyrosnąć na święta. Jeśli się podobał przepis na tego mazurka, to... Jeśli się podobał przepis na mazurka, bądź macie własne przepisy, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach. Jeśli podobał się odcinek, to oczywiście też zachęcamy do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej!